Smutna wiadomość. 2 dni temu, 1 kwietnia, zmarł Wodzimierz Schmidt. Zabrakło mu 9 dni do równych 80 lat. Szkoda. Odcisnął swoje znamie w historii polskich szachów. Bardzo smutna wiadomość. Lubiliśmy się, tyle powiem. W tej pozycji zaofiarował wieżę i Waldemar Jagodziński, ojciec wybitnych szachistek, trener, mistrz, poddał się. Dostawał mu to.